Pozdrawiam serdecznie. Powiem dziś kilka słów również na temat prawa przyciągania i odpychania, prawo magnetyzmu. Każdy posługuje się prawem magnetyzmu, na przykład wchodząc do supermarketu albo idąc na targ. Są cała masa informacji wokoło, tak zwanych produktów. Są pewne produkty, które do siebie przyciągamy, czyli je kupujemy. Są produkty, które będą leżeć i my przez 50-60 lat będziemy chodzić obok nich i nigdy nie ściągniemy ich z półki. Natomiast inni ludzie przyciągają te, których my nie kupujemy, a nie kupują tych, które my. To jest najprostsze wyjaśnienie, jak działa prawo przyciągania, prawo magnetyzmu. To samo dotyczy przyjaciół, partnerów życiowych, ulubieńców, zwierzątek. Nie każdy ma w domu akwarium, nie każdy lubi koty. Każdy przyciąga do siebie te informacje, te pola energii, które znajdują w nim rezonans, z którymi rezonuje. Chorujemy na choroby zakaźne. To nie jest tak, że napadają na nas bakterie i przejmują kontrolę nad naszymi organizmami. Gdzieś w nas jest gotowość przyciągnięcia do siebie takich właśnie, a nie innych bakterii. Ponieważ każda bakteria, tak jak każda komórka naszego organizmu, tak jak każdy z nas, ma swoją specyficzną częstotliwość. Częstotliwości prawie że identyczne, bo dwóch identycznych nie ma, natomiast prawie że identyczne i podobne przyciągają się do siebie. Są kluby sportowe, kluby miłośników piłki nożnej, są kluby miłośników baletu klasycznego. Przeważnie te dwa członkowie takich klubów nie spotykają się nawet na grillu. Są częstotliwości, które przyciągamy do siebie dlatego, bo niesiemy je w sobie nieświadomie lub możemy żyć świadomie i przyciągać do siebie takie częstotliwości, które nam odpowiadają, które nam służą i którym my możemy przysłużyć się również naszą wiedzą, naszą mądrością życiową, którą zgromadziliśmy nie tylko na uczelniach, ale właśnie w życiu codziennym. Prawo przyciągania do siebie lub odpychania od siebie różnych pól energii jest niezwykle istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach, choć w gruncie rzeczy zawsze. Czy przyciągamy do siebie właściwych ludzi? Czy przyciągamy do siebie odpowiednie dla nas częstotliwości i przekazy z różnych planet, z różnych stanów świadomości, z różnych wymiarów? Czy jesteśmy świadomi, kto zwróci na nas uwagę ze względu na nasz styl życia? Ponieważ wszystko, co robimy, każda częstotliwość, uczucie, myśl, słowa, uczynek, akcja, wszystko bazuje na planie przyciągania i natychmiast skupiamy na sobie uwagę pewnych istot, które rezonują z tym, co robimy, jak żyjemy. Matka, która przepuszcza przez siebie ciało dla duszy, która wybrała ją na ziemską matkę, nie może przyciągnąć do siebie istoty, z którą nie ma rezonansu. Tak jak matka Jezusa przepuściła przez siebie tą istotę, z którą była w rezonansie, którą nazywamy Chrystusem, który mieszkał i żył w ciele, zwanym Jezus. Tak samo matka Hitlera na przykład, czy Stalina nie mogłaby przepuścić przez siebie takiej istoty, ponieważ częstotliwość istoty, którą nazywamy Chrystus, byłaby dla niej zabójcza. Żyjemy w pewien specyficzny sposób i zwracamy na siebie uwagę. Wysyłamy i transmitujemy myśli, ponieważ nasze geny i nasze mózgi są antenami, stacjami nadawczymi, a zarazem odbiorczymi. Przyciągamy z wszechświata, z kosmosu
różne informacje, z którymi budzimy się rano, szczególnie kiedy śpimy, odbieramy rzeczy, które idą w podświadomość i czekają tam, aż je z tej podświadomości wyciągniemy we właściwych sytuacjach. Tak jak pewne enzymy odczytują w DNA z właściwego miejsca potrzebne informacje w danej chwili, kiedy są one nam przydatne, tak samo my niesiemy w sobie częstotliwości, które nazbierały się w różnych szufladkach i wyciągniemy je pod wpływem impulsu w pewnej specyficznej sytuacji, miłej, mniej miłej lub stresującej. Istotnym jest, jak i co czujemy, co transmitujemy, ponieważ takie istoty będziemy do siebie przyciągać z astralu i ze światów eterycznych, jakimi my sami jesteśmy. To nie jest tak, że każdy człowiek, kiedy umiera, z jego ciała wychodzi dusza i idzie do raju i żyje sobie tam długo i szczęśliwie, tylko każdy z nas przyciąga do siebie istoty, które są podobne w stanie świadomości do niego i lub mogą nim manipulować. Prawdopodobnie w niedługim czasie będziemy mieli oficjalne kontakty z istotami z wszechświata. Zastanówmy się przez chwilę, jakie istoty mogą na tym świecie wylądować, jakie istoty zwróciły uwagę na to, co dzieje się na naszej planecie. Wszystkie istoty pozytywne, te, które widzą ludzi, którzy rozwijają się duchowo i przybyły tu pomóc. Wiele z tych istot są to nasze rodziny kosmiczne, które opuściliśmy na chwilę i jesteśmy teraz na Ziemi. Ale nasz świat obserwowany jest również i manipulowany przez istoty, które nie chcą nam służyć pomocą, tylko które skolonizowały tą planetę już dawno temu i patrzą, kto chce robić karierę w tej kolonii. I ci ludzie, którzy tę karierę robią, przyciągają do siebie informacje z innych wymiarów. Gdyby było inaczej, ten świat by już dawno inaczej wyglądał. Ludzie wierzą, że tym światem rządzi Bóg. Tym światem nie rządzi Bóg i wszyscy o tym już dzisiaj dobrze wiedzą, oprócz tych, którzy wierzą, że tak jest. Tym światem nie rządzi Bóg, tym światem rządzi istota, która podaje się za Boga. Istota, która karmi swoimi informacjami tych, którzy ją przyciągają do siebie i którzy pozwalają się jej przyciągnąć do siebie. Na tym polega prawo przyciągania i odpychania. Każdy ma prawo użyć tego prawa w zależności od swojego stanu świadomości i swojej wolnej woli. I każdy będzie miał prawo również zażyć rezultatów swojego postępowania. To w wielkim skrócie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do następnego razu.